Dwie obecnie prowadzące w Ekstraklasie drużyny, Chemik Police i Impel Wrocław, są największym pozytywnym zaskoczeniem rozgrywek Orlen Ligi Siatkarek 2013-2014. Zespół lidera budżetem i transferami straszył jeszcze przed pierwszym meczem sezonu. Impel był budowany nieco w ciszy, za mniejsze pieniądze. Efekt na razie taki sam. Dominacja na krajowym podwórku. Jesteśmy zadowoleni z osiąganych wyników, chociaż nie ustrzegliśmy się od wpadek, które miały miejsce w międzyczasie tak zwanym, aczkolwiek generalnie jesteśmy oczywiście z tego startu bardzo zadowoleni. Na koncie Impelu obecnie 3 porażki w lidze. Jedna po doskonałym siatkarskim widowisku z Chemikiem Police. To spotkanie było ozdobą pierwszej rundy. Mecz z Chemikiem pokazał, że tak naprawdę mamy ten skład bardzo szeroki i bardzo wyrównany. Grała druga rozgrywająca i zespół jakby jakość gry nie ucierpiała. Grała inna libero w meczu z Chemikiem i też jakość gry nie ucierpiała na tym. Wczoraj notabene ta libero, która tak świetnie sobie radziła z Chemikiem, była MVP spotkania, zdobyła 20 punktów, mówię tu o Bogusi Pyziołek. Także mamy naprawdę duże możliwości, duży potencjał, a znając ambicje trenera, na pewno będzie chciał wykorzystać ten potencjał w playoffach, tak sądzę. Dobra gra, dobre wyniki, święta więc będą w Impelu wyjątkowo spokojne. Działacze jednak spokojnie podchodzą do planów na decydującą część sezonu. Nie ma hura optymizmu, to na pewno. Na pewno chcielibyśmy się włączyć do tej walki o medale. Pokazuje na to przebieg tego sezonu, że jesteśmy w stanie. Dobra pozycja startowa przed playoffami. To jest jakby klucz na dzisiaj i zajęcie tego miejsca czołowego. No na dzisiaj bronimy tego miejsca drugiego. Jeśli się uda miejsce drugie obronić przed playoffami, będzie to niewątpliwie duża zaliczka. Jak widać, z kolei przeciwnicy też grają, gra Chemik Police, gra Atom, gra coraz lepiej Tauron Dąbrowa Górnicza, także tych kandydatów do medali na pewno będzie więcej niż jest tych medali, jednak mam głęboką nadzieję, że tutaj Impel Wrocław włączy się bardzo skutecznie do walki o medale. Najbliższy mecz wrocławianki rozegrają w czwartek. Tym razem czeka je wyjazd do Belgii na rewanżowe starcie 1/16 finału Pucharu Challenge. Do ligowych zmagań wrocławskie akademiczki tym razem przystąpiły w krajowym składzie. Mimo braku azjatyckich wzmocnień, AZS pierwszą rundę sezonu zasadniczego zakończył na 5. miejscu i wciąż ma duże szanse na grę w playoffach. Jestem ja zadowolony, jesteśmy w klubie zadowoleni z tej pozycji. Dzieli nas do trzeciego miejsca tylko 2 punkty, czyli drużyna, która znajduje się na trzecim, czwartym miejscu, ma tylko jeden wygrany mecz więcej. No to sprawia, że w drugiej rundzie możemy walczyć o medale. No, cieszymy się z tego 5. miejsca, bo cel przed rozgrywkami to był jeden, utrzymać się w lidze, walczyć o miejsca gdzieś tam 6-8. Do dobrej postawy wrocławskiej drużyny z pierwszej części rozgrywek w dużej mierze przyczyniła się gra liderki AZS-u Darii Łuczakowskiej. Daria miała bardzo dobrą drugą, jakby tak połowę pierwszej rundy rozgrywek, ograła Partykę, ograła wicemistrzynię Polski Pietkiewicz, ograła zawodniczkę chińską, która grała w Sochaczewie, a więc grała bardzo dobrze, ale muszę powiedzieć, że Natalia Bajor od początku sezonu też grała bardzo dobrze. No Wabik, jakby można powiedzieć, najtrudniej było wejść jej w rozgrywki ekstraklasy, nie grała nigdy na tym szczeblu rozgrywek, ale ostatnie 3-4 mecze miała bardzo dobre. By myśleć o awansie do najlepszej czwórki i grze w playoffach, wrocławskie tenisistki stołowe muszą w rundzie rewanżowej wyprzedzić przynajmniej jedną z wyżej od nich obecnie notowanych drużyn. Jest to realne, uważa trener akademiczek. Myślę, że najłatwiej będzie tą lokatę poprawić kosztem Bronowianki. Jest to dosyć ciężki mecz, bo gra tam zawodniczka chińska, która zrobiła z nami 2 punkty, no ale na przykład Natalia Bajor w 5. decydującym secie prowadziła 8-6. Gdyby wygrała tą grę, najprawdopodobniej wygralibyśmy mecz. No będzie to ciężki mecz, ale uważam, że najłatwiej będzie nam ograć Bronowiankę. Brak awansu do strefy medalowej nie będzie jednak tragedią dla szefostwa wrocławskiego klubu. Nie ma bardziej przeciwdziałaczy na ten wynik, żeby był medal i tak dalej. Mamy grać spokojnie, walczyć. Jak się uda medal, to będzie dobrze. Jak zdobyć medal, ale tak, nie ma takiego parcia, że musimy zdobyć medal. Ale bardzo chcemy. Runda rewanżowa w Ekstraklasie tenisistek stołowych rozpocznie się w połowie stycznia.
Na ścianie wspinaczkowej przy ulicy Nyskiej blisko 40 zawodników i zawodniczek ze ścisłej krajowej czołówki rywalizowało w konkurencji prowadzenie. Uczestnicy finałowych zawodów musieli wejść jak najwyżej po specjalnie przygotowanych drogach. Dwudniowy turniej składał się z dwóch etapów. Uczestników finału wyłoniły wcześniejsze eliminacje. Nie zdołała ich niestety przejść jedyna reprezentantka gospodarzy. Zuzanna Banaś z wrocławskiego klubu wysokogórskiego nie awansowała do finałowej ósemki. Jej dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej i tak było najlepszym wrocławskim osiągnięciem podczas tych zawodów. W decydującej o medalach rozgrywce zawodnicy i zawodniczki rywalizowali na trasach ułożonych przez byłych mistrzów świata we wspinaczce sportowej, Czecha Tomasa Mrazka i Tomasza Oleksego. W rywalizacji pań najlepsza okazała się Joanna Niechwiedowicz. Zawodniczka Korony Kraków wyprzedziła pierwszą po eliminacjach swoją koleżankę klubową Sylwię Buczek oraz Janinę Gmiter z Warszawy. Wśród mężczyzn także dwa miejsca na podium wywalczyli reprezentanci Korony. Bezapelacyjnie najlepszy okazał się Marcin Wszołek, a trzeci był Adrian Chmiała. Krakusów przedzielił Andrzej Meherzyński-Wiktor z klubu Reni Sport. Zawody zostały zorganizowane pod auspicjami Polskiego Związku Alpinizmu i miasta Wrocław, organizatora Igrzysk World Games w 2017 roku. Wspinaczka sportowa to jedna z dyscyplin, które znajdą się w programie Igrzysk Sportów Nieolimpijskich za 4 lata. W sumie kibice zobaczyli ponad 130 przejazdów. Najliczniejszą obsadę miał konkurs klasy L z trafieniem w normę czasu. Pojawiło się w nim prawie 40 koni. Triumfował Paweł Stasiak z Hippologii Strzegom na koniu Quidam di Henri, którego czas o zaledwie 0,2 sekundy różnił się od ustalonej normy. Kolejne miejsca na podium zajęli Joanna Dzikowska na Liberii oraz Joanna Stasiak dosiadająca Lucyfera. W konkursie dwufazowym klasy P podwójny triumf święciła Karolina Godoś, zawodniczka klubu jeździeckiego Royal, zajęła dwa pierwsze miejsca jadąc na Capone oraz Rojbosie. Trzeci był Jacek Olejnicki. W konkursie klasy N o wzrastającym stopniu trudności triumfował Łukasz Wasilewski na koniu Cupido. Zawodnik klubu jeździeckiego z Lasocic wyprzedził Beatę Schuber i Jagodę Wszędobył. Na deser kibice na Partynicach zobaczyli najbardziej wymagającą rywalizację, w której przeszkody miały wysokość do 130 cm. Tu zdecydowanie najlepsza była reprezentantka gospodarzy. Magdalena Matuszewska z klubu jeździeckiego Partynice zajęła dwa najwyższe miejsca. Po swoich przejazdach odpowiednio na Pacavello i Little Chem. Na najniższym stopniu podium stanęła Beata Schuber na urodzie.